To jest najważniejszy klucz. W czasach, gdy system Matrixa próbuje nas zniewolić, tylko droga indywidualna jest wybawieniem. To jest bardzo ważne, bardzo ważne. Twoja indywidualność jest kluczem do wolności. Twoja indywidualność jest kluczem do twojej wolności, niezależności od iluzji Matrixa. Więc ten Matrix może tworzyć iluzję, hologramy, co chce i jak chce, a gdy zdasz sobie sprawę z tego, że jesteś prawdziwym magiem, który kształtuje swoje życie, ten świat i wszechświat, idzie zgodnie z swoją indywidualnością, niepowtarzalnością i tą niezwykłą energią, którą ma tylko on, to już jest pierwszy krok do wolności. Bycie prawdziwym magiem to bycie indywiduum. Mag nigdy nie będzie powtarzał jakichś schematów, wzorów czy czegoś, co robią inni. Mag jest chyba najbardziej indywidualnym indywiduum, jeżeli można tak powiedzieć. I nawet w bajkach, w baśniach widzisz zawsze tych czarnoksiężników, czy magów, czy wiedźmy, wiedźminów, czy jak ich nazwiemy, zawsze są niesamowicie indywidualni. Indywidualność krokiem do wolności. Popatrz, gdy popatrzysz na całą historię w przeszłości. Historia lubi się powtarzać. Już wiele razy mieliśmy systemy zniewolenia takiego czy innego. I większość ludzi żyła w zniewoleniu. Większość ludzi uginała się na kolana przed tygrysem i robiła to, czego tygrys od nich wymaga. Trzymani w strachu, niepewności. Popatrz, wszystkie systemy, jakie przejdziemy. Niewolnictwo, system feudalny, kapitalizm. Wszystko opierało się na takich podobnych zasadach zniewolenia. Teraz przechodzimy do zniewolenia na wyższym poziomie, jeżeli tak można to powiedzieć, że ludzie mają wrażenie, że są wolni, a w rzeczywistości są jeszcze bardziej zniewoleni niż wcześniej. I w takim systemie, mimo tego, byli ludzie, którzy byli wolni. Mój ulubiony czas w historii, czyli średniowiecze, system feudalny. Pan był właścicielem każdej żywej istotki, która urodziła się na jego terenie. Ludzie byli zmuszeni oddawać hołd feudalny i wszystkie inne rzeczy. I większość ludzi żyła w tym strachu. Uginali się przed tym panem. On mógł z nimi zrobić, co chciał, mimo tego, że byli wolni. To już nie było niewolnictwo. I w tym systemie było tylu niezwykłych ludzi, którzy żyli w wolności. Ci wszyscy handlarze relikwiami z Ziemi Świętej. Ci wszyscy, którzy realizowali się w sztuce, czyli te wszystkie jarmarki, gdzie przyjeżdżano i żonglowano ogniem czy innymi rzeczami. Czy ci, którzy wędrowali od kraju do kraju, sprzedawali różne rzeczy z tego kraju do tego kraju. Ile ludzi było wolnych, ale wcześniej odczuli tą swoją indywidualność i niepowtarzalność i albo opuścili swojego pana, uciekli po prostu do innego miejsca, stworzyli swoje nowe życie, swoją nową egzystencję, albo w jakiś inny sposób wyrwali się z systemu, który twierdził, że są zniewoleni. To tak naprawdę w dwóch słowach, ale pokazuje ci, że w każdym systemie, w każdej iluzji jest wyjście, jeżeli idziesz zgodnie z twoją indywidualnością, z twoją niepowtarzalnością i niezależnie w wolności kształtujesz twoją przyszłość.